Jak zrozumiałem audio stage? Jak zrozumiałem projekt audio stage, tak? Zrozumiałem go tak, jak napisał Jarek Siwiński w projekcie, że podstawą projektu są krótkie monodramy teatralne lub taneczne, których osią dramaturgiczną jest interakcja pomiędzy bohaterem a dźwiękiem, muzyką. Może to być historia dowolna, u nas była. Przedstawiona w sposób dosłowny lub abstrakcyjny, u nas była. Wykonana przez aktora, mima lub tancerza, u nas aktora. Tak zrozumiałem pierwszą część. Projekt zakłada ścisłą interakcję wykonawcy i źródła dźwięku. Warstwę dźwiękową, muzyczną, aktor, mim, tancerz musi inicjować sam. Tak zrozumiałem kwestię projektu Audio Stage. Akcja monodramu powinna się toczyć z istotnym udziałem wykonawcy jako źródła dźwięku. Gwoździe, blaszki, balia. Bardzo cenne myśli, ale chciałem przejść do jakichś takich, które dodadzą więcej smaczku. Źródłem dźwięku, tu jest powtórka, źródłem dźwięku powinien być bezpośrednio wykonawca, który jako instrument może wykorzystywać swój własny głos lub ciało, elementy scenografii lub też osobiście grać na jakimś instrumencie. W przypadku użycia elektronicznych źródeł dźwięku powinien je samodzielnie kontrolować. Dobrze, tutaj go nie ma, ale to wytniecie, nie? Autorzy monodramów mogą... Właśnie. Jednym z istotnych założeń jest prostota realizacji powstałych monodramów, która pozwoli w przyszłości stosunkowo niewielkim kosztem odtwarzać je w licznych, niewielkich ośrodkach kultury w całym kraju. Dlatego autorzy monodramów mogą liczyć tylko na podstawowe, typowe dla niewielkich domów kultury wsparcie techniczne. Nagłośnienie z 2-3 mikrofonami, 2-3 reflektory z kolorowymi filtrami. Wszystkie dodatkowe elementy techniczne i scenograficzne wykonawcy muszą zapewnić sobie sami. Chodzi o to, aby powstały dzieła maksymalnie mobilne, co bezpośrednio przekłada się na ich późniejsze życie sceniczne. W tym dokumencie tego nie ma, albo nie wydrukowałem sobie, w każdym razie było też założenie o tym, że materiały użyte, oprogramowanie ewentualne użyte ma zostać umieszczone na zasadzie wolnej licencji w internecie. Akurat tego nas nie dotyczy. Tak zrozumiałem projekt Audio Stage.